drugie wyjście z Equinoxem, tym razem nad jeziorkiem na Podborsku koło Białogardu. Jest to totalnie schodzona miejscówka, wszyscy tu przyjeżdżają z Koszalina, z Białogardu, parę osób tu brodzi. Generalnie obszukane miejsce totalnie, więc spróbujemy, może coś fajnego wyjdzie. A na razie ognisko. Are you listening? Co to za fanty? Włączamy Equinoxika na plażowym. Dobra, robimy likwidację zakłóceń. Głębiej. Głęboki sygnał bardzo. Kopnięte. Zawleczka i folia. Co to może być? 18? Zobaczymy. Kopnięte. O tak, kawałek jakiejś folii spalonej. Tak jak na złoty łańcuszek. Jeden, dwa, no. Może się uda. Nie, zmienił się chyba sygnał. Albo to coś małego i przeleciało przez sito. Kapsel. Ale kapsle zostawiają pedały. Jak już szukają, to mogliby te kapsle zabierać. Zawleczka. A miała być obrączka. Dobra, koniec brodzenia. W wodzie pełno śmieci. Pełno kapsli. Nie wiem, tak jakby ktoś chyba specjalnie tu powrzucał te śmieci. Takie efekty, jakieś tam podsumowanie tego w wodzie. A i jedna rzecz, jeżeli ktoś by chciał kupić Equinoxa do brodzenia w wodzie, to od razu radzę
radzę dokupić małą cewkę, bo ta duża ciężko się rusza nią, ona stawia duży opór, a poza tym nie jest aż tak precyzyjna jak ta mała. A ma na zaśmieconym, tak jak tu, terenie, to jest po prostu masakra. Mała cewka była o wiele lepsza. Ołów. To będzie tu. Folia. Czyli norma, tak samo jak w garecie. Folia, niski sygnał, a sygnał foliowy to jest też złoto, więc się kopie folię. Ja tu się bawię ustawieniami. To jest kol czy jakiś? Nie, to ołów jest. Tak? Nawet chyba ta jest. Żyłka, no. Żyłka. Ja się bawię ustawieniami, testuję wykrywacz za nie wiadomo zaworek złota. A moja żona. Już tyle złote ma. Moja żona trzepie kasę w tym czasie. Wiecie czym? O takim sprzętem trzepie kasiorę. A ja głupi kupiłem taki sprzęt, kurwa, za worek złota. Podsumowanie jest takie, nie trzeba mieć wykrywacza za miliony, tylko po prostu trzeba szukać i mieć takiego lekkiego farta i cierpliwość. Takie.